Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki oczywiście. No i oto kolejne niewielkie ogłoszenia, podczas których tym razem w tle będziecie widzieć moją niezbyt udaną rozgrywkę z Outward. A więc tak, zacznijmy może od początku. Powiem wam szczerze, ostatnio zaobserwowałem sporą, powiedzmy, aktywność na kanale, ale nie do końca, powiedzmy, pozytywną. Żeby nie było, fajnie. Widzę, że ludzie oglądają to, co wrzucam. Trzeba w sumie bardziej łatwiej powiedzieć, że to wy oglądacie to, co wrzucam. Co mnie naprawdę cieszy. Widzę, że czas oglądania też przyzwoite. Nawet czasami mieli pokoi za to mocno. Spora część odcinków z nieznanych mi powodów jest pomijana. Chociażby na przykładzie Loop Hero, które wrzuciłem jak na razie w sumie chyba w momencie nagrywania tego wszystkiego jest 6 odcinków, cyk. W sumie już jakiś czas temu nagrałem 6. Będzie prawdopodobnie tego samego dnia, którego widzicie to wszystko. Ale mniejsza. No, więc tak, zauważyłem po prostu, że często zdarza się sytuacja, w której dosłownie odcinki pomiędzy jednym a drugim nie są oglądane. Na zasadzie, to by przykład Loop Hero. Pierwszy obejrzał się bardzo dobrze. Drugi, przyzwoicie. Trzeci, nic. Czwarty, nawet. Czy coś, rozumiecie? Po prostu zauważam, że mój styl jest chyba zbyt chaotyczny na to, żeby ludzie spodziewali się, co ma być, jak ma być i w ogóle. No i przy okazji to, że mam też taki wielki chaos, wiecie, z tym, co nagrywam, kiedy nagrywam i tak dalej w ogóle. Nie tylko mówię o nowych grach. Ale mniejsza. No więc tak, po prostu powiem wam szczerze, naprawdę analizując to wszystko, myśląc, doszedłem do wniosku, że jestem złym, niedobrym youtuberem, który się nie nadaje. I po prostu pora wziąć się w garść, zdyscyplinować i w ogóle. Dlatego też w tle prawdopodobnie uświadczycie, jakby to najłatwiej nazwać, linka do ankiety na Straupolu, która ma na celu, powiedzmy, poznać waszą opinię na temat tego, co sądzicie o moim stylu, czy mam w sumie nie tyle, co sądzicie o moim stylu, co raczej jaki styl wam bardziej pasuje. Powiem szczerze, tam mam właśnie takie 4, powiedzmy, główne pomysły, czy tam zamysł na to, jak mógłbym nagrywać, prowadzić dalej ten kanał. Oczywiście dalej to ma taka główna gry, może jakieś inne rzeczy kiedyś się pojawią, ale na obecny moment nie sądzę, żeby to było wykonywalne przeze mnie. I cóż, bardzo bym prosił, żeby wszyscy, którzy to obejrzą, jeśli zagłosowali z linku, powiedzmy, z twarzy książki, czy jakkolwiek inaczej go by nie dostali, żeby weszli, zagłosowali i wyrazili swoją opinię. Jeśli natomiast żadna z tych opcji, którą tam pokazałem, wam nie pasuje, najprościej w świecie możecie też wyrazić tą opinię tutaj w komentarzu, pisząc do mnie na priv w twarzy książce, pisząc do mnie komentarz pod postem w ogólnym twarzy książce, na którym po prostu też udostępniłem tego linka, czy cokolwiek, po prostu. Rozumiecie, takie dużo różnych kwestii. Żeby nie było, postaram się też, jeśli chodzi o tam wszystkie linki, o których będę wspominał w tym odcinku, poza tym, żeby to umieszczone w opisie, dać też właśnie do komentarza pod tym, jak to się nazywa. No jak, no, słów mi dzisiaj brakuje dosłownie. No ale ogólnie pod filmem. Więc tak, jeśli macie tam jakieś właśnie wątpliwości co do tego, gdzie coś znaleźć, to komentarz bądź opis właśnie. I tak, to jest pierwszy temat. Drugą kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest chyba to, że w sumie ostatnio, przeglądając interweby trochę, zauważyłem dosyć ciekawy projekt. W szczególności dla fanów Gothica. Nie pamiętam teraz tytułu, wiem tylko, że to jest gierka, która ma być mocno inspirowana Gothiciem jako tako. Ale można przez uwaga, polskie małżeństwo z Katowic. Bardzo ciekawy projekt, powiem szczerze, jak tak posprawdzałem, czuć, że jest to surowe, drewniane i w ogóle. Ale nie wiem, czemu czuję w tym potencjał. Tak więc po prostu, jako że było to otwarte na Kickstarterze od niedawna, udało mi się wpłacić niewielką zaliczkę za, jak to się nazywało, tam chyba Early Bird, tam się nazywał jakiś ten, nie pamiętam jak się nazywał konkretnie ten stopień, ale tak, będę miał gierkę pod koniec grudnia, więc no, na pewno będę chciał ograć, wiecie, sprawdzić różne rzeczy, może przy okazji trochę wyrazić swoją opinię. I link do tego Kickstartera, jakiej gry, dostaniecie oczywiście w opisie. Bo może komuś z was, wiecie, też się spodoba, czy coś i będzie po prostu
chciał samemu sprawdzić co, jak, gdzie, kiedy, dzięki temu wesprze projekt. Jak mówiłem, moim zdaniem ma to potencjał, ale no, poza potencjałem wykonaniem nie jest najlepiej. Więc no, głównie dla fanów tych gier, które już same w sobie, wiecie, jak na swoje lata nie były najlepsze, liczy się bardziej jakiś aspekt fabularny czy coś, ale dobra, mniejsza z tym. Podobnie jak poprzednio mówię, link będzie w komentarzu i opisie. Ponadto zastanawiała mnie ostatnio też jedna rzecz, jeśli chodzi o mój kanał. Widzę, że naprawdę wiele osób, którym osobiście kibicuję, po prostu mocno rozwija się pod każdym względem. Przychodzi im subskrypcji, przychodzi im oglądalności, przychodzi im wszystkiego. Gratuluję wszystkim tym, o których mówię tutaj bardzo. Mogę tylko teraz powiedzieć nawet z nazwy. Chodzi między innymi oczywiście o ciebie, Manoni. Wiem, że prawdopodobnie będziesz to widział. No, zazwyczaj widzisz wszystkie moje ogłoszenia. Więc brawo, gratuluję, oby tak dalej. Ale też parę innych osób, które... Powiem szczerze, z chęcią bym wymienił, ale nie jestem przekonany, czy po prostu one byłyby z tym... Powiedzmy zadowolone, że o nich wspominam czy coś, chociaż... prawdopodobnie i tak w większości przypadków da się po prostu podejrzeć przez to, że w sumie ich polecam. Ale tak, mniejsza z tym. Więc po prostu dużo osób właśnie osiąga sukces, natomiast u siebie widzę poza tym, że właśnie jest ten chaos, też taką kwestię, że mi subskrypcji ubywa. U mnie ludzie tak szczególnie jakoś nie chcą przeglądać tego wszystkiego. I co najważniejsze, nie przyrasta. I tak mnie zastanawia. Jeśli możecie powiedzieć, co wam się nie podoba i co może waszym zdaniem być powodem, to bardzo bym też wdzięczny oczywiście. Żeby nie było, wiem, że to też takie względne trochę i dużo marudzę na coś, co tak naprawdę może nie być problemem na rzeczywistości. Ale no, rozumiecie, ja po prostu chciałbym mieć pewność, że wszystko jest w porządku, jeżeli YouTube się nie uwziął. I w sumie to na obecny moment chyba tyle. Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. I na zakończenie chciałbym jeszcze tylko podziękować wszystkim, którzy przetrwali te dosyć dziwne i nudne ogłoszenia. Pamiętajcie, że zawsze będę po prostu niezmiernie wdzięczny za każdą waszą opinię, więc jeśli chcecie wyrazić jakieś swoje niezadowolenie, opinie, inne zdanie czy cokolwiek, śmiało piszcie, jestem otwarty na każdą dyskusję i w ogóle. I tak jeszcze mogę wam powiedzieć w sekrecie delikatnym, możliwe, że niebawem będę poruszał ciekawy temat i mój kanał się trochę rozwinie w bardzo ciekawym kierunku, ale więcej póki co nie mam co mówić i naprawdę na tym starczy, więc dziękuję wam bardzo za te ogłoszenia, mam nadzieję, że muzyczka nie była za głośna i w ogóle, no i do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się, hej hej.